No siemano. Słuchajcie, film zawiera spontaniczne wulgaryzmy, dlatego nie jest to film polecany osobom o słabych nerwach, matkom z dziećmi, itp. itd. i osobom, które nie tolerują wulgaryzmów w życiu codziennym, czyli ten film nie jest skierowany do Was. Słuchajcie, rozmawialiśmy praktycznie już o wszystkim, ale najważniejsza rzecz, trening. O treningu jeszcze w ogóle nie rozmawialiśmy. O tym jest dużo do powiedzenia, ponieważ często teraz obserwuję taki dziwny kult treningu, zupełnie inny niż to było kiedyś, niż to kiedyś wyglądało, jak ja zaczynałem. Teraz trening to kurwa musi być zrobiony w sposób jakiś ekwilibrystyczny, gdzieś kurwa z jak jednonóż na przykład na szmicie, gdzie bosu masz jeszcze pod nogą. Często właśnie spotykam się z czymś takim, kiedy robię swój na przykład trening nóg, mam dłuższe przerwy między przysiadami i tak sobie staję, odpoczywając z boku i przyglądam się, co ci ludzie odpierdalają na tej siłowni. Wiecie co, powiem szczerze, 90% osób nadaje się tylko na pierdolnięcie kurwa blachy w czoło, bo robią takie treningi, że też się kurwa żygać chce. Słuchajcie, może ktoś powie zaraz, no to czemu nie podejdziesz, kurwa nie powiesz, nie poinstruujesz. Wiemy już jak jest, była rozmowa na ten temat, ja nie jestem instruktora na tej siłowni, żeby każdego pouczać. I wiemy, jakie teraz jest społeczeństwo. Społeczeństwo jest takie, że nie znosi tutaj dobrych rad, dobre rady traktuje jako krytykę, więc nie jeden może się obrazić, że tutaj kurwa wielki mistrz Polski przychodzi i będzie tutaj kogoś instruował. Przejechałem się parę razy, więc nie robię tego, nie pomagam. Może kurwa ktoś powie wielka gwiazda, ale słuchajcie, jeżeli po całym dniu roboty, gdzie siedzi się, pisze plany, kurwa diety, pomaga się ludziom, odpowiada na miliony pytań, człowiek chce odpocząć, to co? Idę na siłownię i tam chcę odpocząć, a nie znowu kurwa robić swoją dodatkową pracę. No ale chuj, nie o to chodzi. Co widzimy? Widzimy człowieka, który robi martwy ciąg, grzbiet, kurwa koci, na YouTubie miliony filmów, wejdź kurwa zobacz, zanim poszedłem na tą siłownię i zobacz jak się robi taki film. Chodzi też o co? Przychodzą kurwa młode chłopaki robić przysiady. To już nie jest kurwa zwykły przysiad, że przychodzisz w butach zwykłych, stajesz do sztangi i robisz przysiad. Oni wchodzą pod sztangę 60 kg albo mają kurwa te zajebiste buty za 600 Adidasa, gdzie pomagają ci same robić przysiady. Albo obwiązują się kurwa do 60 kilo paskami tymi kulturystycznymi, bandażami, żeby robić te przysiady. Albo w ogóle jeszcze lepiej, zdejmują kurwa w ogóle buty. Na chuj to zdejmować, człowieku? Ja kiedyś jak trenowałem, to nie było czegoś takiego. Wiedziałem, że trzeba robić przysiady, napierdalałem te przysiady. To się robiło spontanicznie, trening był normalny, nie jakieś kurwa pajacowanie. Teraz nie zrobi ściągania kurwa zwykłego na hamerze z góry, tylko usiądzie kurwa, coś tam doczepi, coś macha, wyjebie kurwa nie wiadomo co. Jakieś ćwiczenia kurwa z dupy, gdzie 100 innych ćwiczeń podstawowych lepiej zadziała niż te kurwa wymyślone przez kurwa dzisiejszy świat. Ale wiecie czemu tak jest? Temu tak jest, bo każdy chce być kreatywny. Trenerzy kurwa na siłowniach, trenerzy w internecie wymyślają, prześcigają się tym wszystkim tylko po to, żeby zaistnieć, żeby pokazać się kurwa, że on jest takim lepszym trenerem. A tak naprawdę zauważcie jedną zasadność. Kulturyści, zawodnicy, osoby osiągające sukces w sportach sylwetkowych, czym się cechują? No tak ja podam przykład siebie na przykład. U mnie treningi są podstawowe. Ja tam nie pajacuję, nie chodzę, nie wymyślam, kurwa, nie robię jakichś tam udziwnień. Ma być wyciskanie kantlami, a nie kurwa wyciskanie nie wiadomo z czego, z bosu, kurwa, leżąc na ziemi, na szmicie jednorącz, kurwa, czy nogą wyciskanie, żeby lepiej klatka poszła. No tego w chuj jest, no naprawdę takich głupich ćwiczeń jest w chuj i to jest niepotrzebne tak naprawdę. No się patrzy, później ogląda się tych ludzi, to tylko człowiek kurwa się za łeb łapie. Jeden z kolanami staje, kurwa, robi jakieś przysiady, że mało co kręgosłup, bo nie pęka. Jak ostatnio to widziałem, to myślałem, że kurwa, aż nie, prostowniki bolały, jak widziałem, co gość odpierdalał na siłowni. No i co, no ale akurat w tym przypadku zwróciłem mu uwagę i on rzeczywiście troszeczkę zmienił swoje tam podejście, inaczej wszedł pod tego szmita, bo robił akurat na szmicie przysiady. Nie ja, tylko chłop. No ale mu pokazałem, powiedziałem jak zrobić bezpiecznie, bo już nie mogłem patrzeć, kurwa, stał, że obok, no to mu pomogłem. Jeszcze kolejna kwestia tej mody, kurwa, na siłowni. Wiadomo, trening musi być teraz modny, to nie może być podstawa, bo jak dostajesz, rozpiszesz podopiecznemu podstawowe ćwiczenia, to on ci powie, co to kurwa jest za trener, ty u tego kurwa celebryty dostałem takie ćwiczenia, Majewski kurwa rozpisuje, jakie chuj wie, jakie ćwiczenia, że tam kurwa jednorącz wyciskasz kurwa hantle, a tutaj musisz coś kombinować jeszcze i dwie naraz wyciskać, kurwa, to jest dziwne, albo sztangę prostą wyciskać,
Teraz tak się nie robi, to już nie robi takich kurwa treningów zwykłych, podstawowych. Teraz trzeba zapierdolić kurwa chuj wie co, żeby było jak najśmieszniej i 100 najlepiej sprzętów, kurwa rękawiczki, czapki, kurwa takie wielkie słuchawki na łeb napierdolić, żeby zajebiście wyglądać, bo to moda musi się kurwa zgadzać. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, nie twierdzę, że nie lubię mody siłowniowej, bo sam się też lubię dobrze ubrać, ale ja nie chodzę kurwa z telefonem na siłownię. U mnie telefon jest wjebany do szafki. Na trening nie jest zabierany, bo mi nie jest potrzebny, nie chodzę, kurwa, nie pstrykam, nie piszę, nie wysyłam i nie robię różnych pajacowatych rzeczy. Właśnie co drugą kwestię chciałem powiedzieć. Moda modą, ale nie kurwa, nie wszystkim pasuje ta moda. Słuchajcie, jak ja miałem nogi kurwa jak bocian, gdzie moje nogi wyglądały nieproporcjonalnie do mojej góry i do mojej sylwetki, to ja te nogi chowałem, ćwiczyłem w długich spodniach, w spodenkach, ale nie chodziłem kurwa w spodenkach o takich, gdzie prawie kutas mi było widać. A jest u mnie taki chłopaczek na siłowni, my nazywamy go kurwa dziecięca pornografia, bo gość wygląda kurwa jakby miał 15 lat, drze wiecznie, ryja, chodzi w takich kurwa spodenkach kusych, waży chyba z 50 kg, po każdym treningu napierdala godzinę cardio, chodzi w rashgardach takich kurwa na maksu obcisłych, nie wiem czy to są XS-ki, moja żona kurwa nosi na pewno większe, ale chłop no wygląda po prostu śmiesznie, pokracznie i w ogóle mu to nie pasuje. No wiecie, ja tak zawsze mówię, no moda modą, ale kurwa, no weźmy, miejmy jakiś gust, wyglądajmy jak ludzie, bo niektórzy to kurwa wyglądają jak pół dupy zza krzaka. No i ten chłop, jeszcze co jest lepsze, kurwa, raz któryś pamiętam sytuację, ktoś drzyryja, gdzieś tam kurwa jakieś wyciskanie, słyszę, ktoś drzyryja, oglądam się, kurwa, myślę, pewnie ktoś życiówkę napierdala za 200 kilo, patrzę, gdzie to kurwa jest, myślę, co tam się dzieje. A to ten chłopaczek, kurwa, napierdolił 5 dych na skosie ujemnym i walczy z tą sztangą, dar mordę, kurwa, jak tam 300 kilo wyciskał. No i on jest też dobry, bo jak ogląda, to pozdrawiam, bo jest też dobry i pamiętaj, kurwa, mały, kurwa, kutasie, wiesz co ci zrobię? Za te buty, które wypierdalasz, to zawsze w szatni, on wykłada, kurwa, 3 pary butów, stawia w szatni, gdzie się kąpać, ja ci, kurwa, te buty któreś wezmę, schowam do śmietnika. I nauczysz się, kurwa, chować się do szafki, a nie wypierdoli 3 pary butów, tak o, rozpierdala, rzuca, zachowuje się, kurwa, kulturysta pro w tych, kurwa, jebanej kusej koszulce. I rozpierdala te buty. Ja powiedziałem któregoś razu, tylko kurwa będę miał okazję, schowam mu kurwa te buty, żeby go kurwa nauczyć kultury w szatni i wychować kurwa normalnego człowieka. Może nie ja powinienem się tym zajmować, ale tak sobie kurwa obrałem taki cel, że tak zrobię i mu schowam te jebane buty, żeby się nauczył. No i chuj, i tyle ode mnie, faję do góry i kurwa i ćwiczy normalnie, nie pajacuje się tych siłowni, bo już mnie to wszystko wkurwia.